pracy. Udało nam się dojechać do mety. Z tego co wiemy, mamy pierwsze w klasie i w generalce chyba dziesiąte. Nie śmiejcie się tam ze mnie. No jechało się super, odcinki bardzo trudne, przesiew straszny, bo chyba dojechało około 20 załóg z około 50. Tak samo u nas w klasie, 4 załogi z 7. Brakło nam jednego oczka do N-ki, bo chyba jesteśmy czwarci w N-ce, no a tam też nawet gdzieś nam punkty próbujemy zbierać, więc może na kolejnych rajdach to nam się uda odrobić, aczkolwiek no, mocniejsze samochody Typery odjeżdżają. No, odcinki super, opony w miarę dobraliśmy, dobrze, że wzięliśmy medie na drugą pętlę, bo musieliśmy to zmieniać jednak przed partią w Szklarskiej Porębie, bo zaczęło tam padać, nasi szpiedzy pogodowi nam donieśli, że trzeba zmieniać, więc zmieniliśmy i to się udało, fajnie zaskoczyło na odcinku, no i cóż, no wahacz tylko skrzywiliśmy i ostatnie dwa odcinki już żeśmy tego odpuścili, żeby sobie jechać wahacz, tam felga, szpilka gdzieś się urwała tam po drodze, także już końcówkę odpuściliśmy, żeby jakieś tam cenne punkty dowieźć. No i udało się, no mamy nadzieję, że jeszcze dojedziemy na park zamknięty. Dobra, już mi gonią, żebym już skończył. Okej, okay, no to dziękuję. Tutaj Rafała Śręczka, Honda Civic. Zwycięzcy klasy 9. I się leje. Michał Duda, Rafał Śręczka. Chłopaki umieją zwać na klatce. Umieją. Michał Duda i Rafał Ślęczka. I z numerem 150.